Moi drodzy, dzisiaj będzie o dość ważnych sprawach, bo budowaniu. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że na człowieku nigdy do końca nie możemy polegać, nie pokładajcie ufności w człowieku, który zbawić nie może. Ale na ile możemy czerpać, na ile powinniśmy czerpać, na ile powinniśmy się odnosić? No, trochę też znanych nazwisk dzisiaj padnie w filmiku, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli za złe. Że się na nich powołuje i w jakiś sposób do konkretnych rzeczy, które są w sieci się odnoszę. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie w kolejny dzień naszego życia, bo chcemy uczyć się, budować, chcemy uczyć się, wzrastać wobec Twojego Słowa i tego wszystkiego, co nam pokazujesz. Dzięki Ci Jezus, za to, że Tobie możemy każdego dnia zawierzać nasze życie, bo staje się to dla nas także momentem duchowego wzrastania. Świadomość, ze świadomością idziemy w kolejny dzień naszego życia, że przecież Ty jesteś z nami. Łatwiej nam wtedy dawać świadectwo. Umocni nas Pani na tych drogach wiary, abyśmy za Świętym Pawłem mogli powiedzieć tak, jak napisał. W liście do Rzymian, bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla, Gre dla Greka. Działaj w nas, Jezu. Amen. Posłuchajmy słowa, aby ono nas poprowadziło. Z listu do Hebrajczyków. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, Zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że kolejny dzień możemy rozważać Słowo Boże, bo przecież nie zdajemy sobie często sprawy, że to jest łaska. Rozważać słowo Boże to znaczy mieć czas na tę modlitwę, którą podejmujemy przez rozważanie. I dzisiaj patrzymy na konkretne wezwanie, które dotyczy zrzucenia wszelkiego ciężaru a przede wszystkim grzechu. Tak jakby to chciał się powiedzieć od nas zależało. Ale z drugiej strony, ktoś może powiedzieć, czy to od nas nie zależy? No przecież mamy możliwość podjęcia decyzji, żeby nie grzeszyć. I tutaj mamy do czynienia z tą klasyczną teologią świętego Pawła, który z jednej strony pokazuje człowieka zorientowanego na cel, jakim jest dobro, w pragnieniach, które ma, a z drugiej strony doświadczając tego, że to dobro nie jest tak łatwe do osiągnięcia. Chcę czynić dobro, a czy nie zło. Chcę czynić dobro, nie chcę czynić zła, którego nienawidzę, ale jednak je czynię. Paweł mówi o tym dość mocno, pokazując, że mamy do czynienia z walką na poziomie zmysłowości, cielesności i duchowości. I to zależy od czego, zależy co będziemy robić w naszym życiu, by ten człowiek stary lub nowy rozwinął się, jeśli mówimy o nowym i starym życiu wobec Nowego Narodzenia, które mamy z Jezusa Chrystusa. Podsumowując, to w decyzji, którą podejmujemy, zależy od nas, jaką drogą idziemy. To od decyzji, którą podejmujemy, oczywiście mówimy o normalnej sytuacji, kiedy nie jestem w stanie podejmować decyzji na jakimś poziomie, to podejmuję terapię, podejmuję najróżniejsze środki. No bo jeżeli moje decyzje są na przykład zaburzone jakimiś patologicznymi sytuacjami z mojego dzieciństwa, no to trudno mówić, że te decyzje będą dobre, kiedy zaczyna ze mnie wychodzić coś, co źle zostało utrwalone. Musimy o tym pamiętać. I to nie jest nic złego, że ktoś podejmuje na przykład terapię w sytuacji, w której nie radzi sobie z jakąś konkretną sferą swojego życia. To jest tak, że wtedy psychologia służy teologii szeroko pojętej życiu, stawaniu się coraz bardziej człowiekiem. Natomiast y, druga skrajność polega też na tym, że chcielibyśmy y, bardzo często tak, by kiedy podejmiemy decyzję, na przykład, że nie zrobimy czegoś, żeby się to już nigdy nie stało. Ale w taki sposób, no to tak naprawdę można by było powiedzieć, że po co nam sakrament pokuty i pojednania? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sakrament pokuty i pojednania nie zakłada tego, że my chcemy upadać. Nie zakłada tego, że ja teraz sobie, e, oczywiście mówię, dobrze przeżywany sakrament pokuty i pojednania, te warunki, które, nie wiem, podaje w różnych rachunkach sumienia, czy ksiądz Chmielewski, czy ksiądz, e, ksiądz Pawłukiewicz, świętej pamięci, e, czy ojciec szóstak, e, warunki dobrej spowiedzi, one. Są dla wszystkich takie same. Czyli jeżeli podejmuję postanowienie, to robię wszystko, żeby w tym postanowieniu wytrwać. Natomiast doświadczając niestety skutków grzechu pierworodnego, ja upadając, doświadczam także mojej tej grzesznej natury. Oczywiście zakładam, że nie chcę. To nie jest tak, że ja chcę, bo wtedy mówilibyśmy o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, że zakładam, że będę jeszcze upadał. No nie. Że jeszcze będę to robił, bo jeszcze to nie jest czas na nawrócenie tej czy innej sprawy. Intrygujące jest też, słuchajcie, to pierwsze zdanie: Mamy zatem, mówią, zatem i my zatem, mając dookoła siebie tak wielkie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, ale to pierwsze mnóstwo świadków dookoła nas o co w tym wszystkim chodzi? My drodzy, w Kościele Katolickim, po pierwsze, mamy ludzi, którzy w jakiś sposób stają się dla nas odniesieniem, światłem. I tu nie chodzi o to, że dzisiaj jest powszechne zanegowanie autorytetów, dlatego że komuś ktoś w czymś nie odpowiada. Tak będzie. W wielu sprawach jesteśmy na drodze wiary. To nie jest tak, że teraz. Ktoś, kto idzie za Jezusem, musi ci we wszystkim podpasować, żebyś go słuchał, czy słuchała. No nie. To chodzi o to, że, że w wielu sprawach może być ktoś dla ciebie autorytetem, ale w tej konkretnej, którą na przykład pokazuje, albo, albo interpretuje załóżmy niezgodnie z nauczaniem Kościoła, bo co innego jak on. Wie o tym, że niezgodnie z nauczaniem Kościoła traktuje tę sprawę, i nie zamierza jej, jej zmienić. W takiej sytuacji trzeba było się zastanowić, czy brać go za autorytet, ale w sytuacji, w której on chce jak najpełniej zrealizować nauczanie Kościoła, dany, nie wiem, przewodnik duchowy, kapłan, teolog, czy ktokolwiek tam inny, no to musimy mieć świadomość tego, że może stać się dla nas pomocą, świadkiem, autorytetem, e, odniesieniem w tych sprawach, w których my aktualnie potrzebujemy jakiegoś odniesienia. I na przykład taka sytuacja jest w kluczu tych wymienionych chociażby przeze mnie osób, ale także w, klucz, w kluczu, chociaż obiecałem, że tego słowa będę mniej używał, m, księdza profesora Koblińskiego. Przecież ksiądz, profesor Kobyliński, ostatnio dał tak potężny artykuł, wywiad, który doprowadził do tego, że w wielu miejscach rekolekcje charyzmatyczne młodzieżowe zostały odwołane. No już w kieszeni się otwiera z tego powodu, że wszystkie, jakby nieposłuszeństwo jednego księdza wobec biskupa wkłada się i wiąże się, wymieniając nazwiska charyzmatyków, którzy są w jedności z kościołem, z papieżem, z biskupem, którzy tak naprawdę Cytują dokumenty Kościoła i prowadzą niesamowitą działalność ewangelizacyjną. Bo ksiądz, cytowany przeze mnie Andrzej Kobyliński, zresztą profesor, notabene, no wykazał się niesamowitą ignorancją, jeśli chodzi o temat charyzmatów i posługi charyzmatycznej. Wydaje się, że w tym artykule, który na interie się pojawił, jakby korzystał z wiedzy nawet nie tyle naukowej, co zasłyszany gdzieś na targu i to jeszcze od ludzi niechętnych Kościołowi. No więc, budowanie na jego opinii w jakikolwiek sposób, no będzie dla nas co najmniej porażką już na punkcie wyjścia. Ja, między innymi, przygotowuję pewną odpowiedź wobec tego, co w interie się pojawiło, między innymi dlatego, że tak wiele osób prosi o tę o o odpowiedź. Natomiast y, 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 no, tam zostało wszystko wrzucone do jednego worka. Zło i dobro, złe i dobre y, nawyki, przyzwyczajenia, modele, nie wiem jeszcze jak to, no, wymieszane. No jest woda na młyn dla tych, którzy chcą uderzyć w Kościół. No i niestety ksiądz Andrzej Kobyliński stał się jednym z, jedną z osób, która nawet jeśli chciała bardzo pomóc Kościołowi, no to doprowadziła do tego, że y, charyzmatycy oberwali po uszach, niesamowicie, w taki sposób, który jest wręcz zatrważający. Natomiast z drugiej strony ten sam kapłan, ksiądz Andrzej Kobliński, który no, zgłębia niektóre problemy bardzo szczegółowo, bardzo klarownie pokazuje kwestie niezatwierdzonych objawień dotyczących godziny łaski 8 grudnia. No i może być autorytetem na przykład w tej sprawie, a z drugiej strony będzie absolutnie zaprzeczeniem jakiegokolwiek budowania, tak jak powiedziałem wcześniej, na jego opinii w sprawach, których nie zna się, i które zamierza mu w najbliższych dniach wykazać w artykule posie publicznie na ten temat wypowiada. Ktoś powie, a nie uważa ksiądz, chociażby w kontekście tego, co ksiądz robi, że najpierw powinien ksiądz porozmawiać z księdzem Andrzejem Kobylińskim, kiedy ostatnim razem napisałem do niego, prosząc o rozmowę, powiedział, że chce, żebym ja to zrobił publicznie. Przejdźmy do debaty publicznej. Więc chce to mam? Prosta sprawa. Yy, oczywiście, yy, jako też odpowiedź, pierwszą odpowiedź yy, do tego dzisiejszego naszego materiału, yy, chcę zamieścić filmik yy, pod tym naszym filmikiem którego prawdopodobnie wczoraj żeście nie dojrzeli a przynajmniej część na internecie, na naszym kanale. Archiwalny filmik, jak wielką łaską są rekolekcje dla młodych, które powodują, że oni wracają do Jezusa. Yy. Oczywiście to jest z wcześniejszych rekolekcji filmik, ale to się stało tutaj w Koszalinie. Więc pokazanie tego, co powiedział pokazał ksiądz Andrzej, w swoim wywiadzie, no musiałby zalegować wszystkie te owoce, które chociażby w tej sytuacji w tej sytuacji są tak widoczne i tak konkretne na poziomie tego, co mogliśmy widzieć. Moi drodzy, trochę długo, a nie wspomniałem w ogóle o świadkach wobec tego pierwszego, pierwszego punktu, cytatu, pierwszego wersetu z 12 rozdziału o tych. O tym mnóstwie świadków, jakimi są święci i błogosławieni dookoła nas. Bo przecież oni nas też na tej drodze wspierają, towarzyszą nam. Chciałbym, żebyście dzisiaj w komentarzach wpisali znane Wam piękne cytaty świętych i błogosławionych. I to niech będzie dla nas praca domowa z dzisiejszego fragmentu. Oczywiście dziękuję Wam za zrzutkę, która idzie. Dziękuję Wam także za subskrypcję, bo wiele osób podjęło tę decyzję, żeby zasubskrybować. Bo bardzo się cieszę, że 70%, kiedy patrzyłem na statystyki, ogląda nas tych, którzy otrzymują to zaproszenie do obejrzenia tego filmiku. Tych subskrybentów całych, którzy mają subskrypcję na stałe, ale będę się cieszył z każdej osoby, która przyszła na ten kanał poruszona treściami i chce razem z nami wzrastać. Naszym celem jest budowanie. Na nauczaniu Kościoła, na tym co Kościół nam pokazuje, wyjaśnia, no bo to jest dla nas fundament wszelkiego duchowego wzrostu. No dobra, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Sen i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, jeśli ktoś tego nie zrobił. Lajkujemy w komentarzach, pamiętajcie, no cytaty świętych. No i jak jeszcze raz, jak ktoś chce sobie obejrzeć ten filmik, zalinkowany pod tym dzisiejszym filmikiem, to będzie mi bardzo miło i będę się bardzo cieszył. Będziemy, bo to tak trzeba było po powiedzieć. Do jutra, jak Bóg pozwoli.